Oto jedno z zadań z portalu Khan Academy z działu dotyczącego mnożenia ułamków dziesiętnych. 75 razy 61 równa się 4575. Korzystając z tego faktu, wykonaj poniższe mnożenie. Wynik zapisz w postaci ułamka dziesiętnego. 7,5 razy 61 tysięcznych. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie zapisać Prawidłową odpowiedź w prawidłowej postaci. No to po kolei. Może już zauważyliście, że 7,5 to to samo co 75 podzielone przez 10. A 0,061, czyli 61 tysięcznych, to to samo co 61 podzielone przez 1000. No i chcemy pomnożyć te dwie liczby. Inaczej można to mnożenie zapisać tak, że 75 podzielone przez 10 to to samo co 75 dziesiątych razy, a 61 podzielone przez 1000 to to samo co 61 tysięcznych. Ponieważ mnożenie jest przemienne, to w obydwu tych działaniach możemy zamienić kolejność działań. Możemy najpierw pomnożyć 75. Razy 61 i teraz podzielić przez 10 i podzielić przez 1000. Ułamki zwykłe. Mnożymy licznik razy licznik. 75 razy 61 i mianownik razy mianownik. 10 razy 1000, czyli 10 000. 10 000 w mianowniku to to samo co dzielenie przez 10 i jeszcze dzielenie przez 1000.

Mamy zapisać wynik tego dzielenia w postaci ułamka dziesiętnego. Tutaj mamy ułamek zwykły, a tutaj jeszcze nie dokończyliśmy dzielenia. Ale to dzielenie jest równoważne z tym ułamkiem. To jest 4575 dziesięciotysięcznych. Zapiszmy to w postaci dziesiętnej. Ułamek jest mniejszy niż 1, bo licznik jest mniejszy niż 10 tysięcy. Jest mniejszy od mianownika, więc na pozycji jedności na pewno będzie 0. Po jednościach przecinek i pozycje po kolei: dziesiąte, setne, tysięczne i dziesięciotysięczne. 4575 dziesięciotysięcznych. I taki jest wynik tego mnożenia, czyli iloczyn 0,4575. 4575 dziesięciotysięcznych. I może powiecie teraz, że istnieje prostszy sposób, że jeżeli mnożymy dwa ułamki dziesiętne, to możemy zapomnieć na chwilę o przecinkach, pomnożyć liczby całkowite, tak jakby nie było przecinków, w tym przypadku 75 i 61, zapisać wynik mnożenia, w tym przypadku jest on podany od razu w treści zadania, i policzyć, ile jest cyfr. Po przecinku w obydwu mnożonych liczbach 1, 2, 3, 4, a następnie w wyniku postawić przecinek w takim miejscu, żeby również było tyle samo cyfr po przecinku, czyli 4. Najlepiej liczyć od prawej. 1, 2, 3, 4. No i jest ok. Otrzymamy w ten sposób ten sam wynik, ale o wiele szybciej. Chciałem Wam tylko pokazać, dlaczego ta przyspieszona metoda działa. Jeżeli mnożymy dwie liczby, pomijając przecinki, to pomijamy na chwilę fakt, że trzeba podzielić przez 10 i podzielić przez 1000. Przez 10, bo tu mamy jedną cyfrę po przecinku, i przez 1000, bo tu mamy trzy cyfry po przecinku. Po pomnożeniu liczb bez przecinków, liczb całkowitych, dzielimy wynik tego mnożenia przez 10 i przez 1000. Albo od razu przez dziesięć tysięcy. I dlatego dopisujemy przecinek, przesuwając go od ostatniej cyfry o 4 miejsca w lewo.